Teren Starego Miasta jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego każdy kto chce rozpocząć na jego terenie jakąkolwiek budowę, musi przeprowadzić badania archeologiczne. Tak też stało się w przypadku działki przy ulicy Miodowej i okazało się, że to miejsce skrywa ciekawą pamiątkę po minionych czasach. To pozostałości policzącej ponad 100 lat piwnicy, a w niej beczki po piwie. Kto je tu umieścił? Z dużą dozą prawdopodobieństwa w, można powiedzieć, że był to pan Antoni Wierzboski, który był właścicielem tej parceli, a który prowadził też e, restaurację i skład kolonialny e, przy obecnej ulicy Długiej e, 10, a tu właśnie w tej piwniczce miał takie swoje bezpośrednie zaplecze dla tej restauracji i składu kolonialnego. Budynek został rozebrany prawdopodobnie w drugiej połowie lat 30. XX wieku. Antoni Wierzbowski zmarł w 1952 roku, dożywając 90 lat. Nie wiadomo dlaczego piwnicą zasypano razem z beczkami, które wówczas mogły być całkiem cenne. Teraz znalezisko ma wartość stricte historyczną. Znaleźliśmy tutaj 16 beczek po piwie. E, z Browarów Gdańskiego i z, e, z Dancji Galaxy Browar i e, z Bytowa z Browaru pana Luisa Herra. E, Beczki e, same w sobie są no, standardowe, także to nie jest, nie jest tam żadna, e, żadna e, jakaś tam niesamowita atrakcja archeologiczna. Natomiast no, cała, całe to założenie, cała ta piwnica i to, że te beczki w ogóle w niej są, jest to już taka bardzo duża ciekawostka, ponieważ z reguły jak odkrywamy tego typu piwnice, to, to są, one po prostu, są one po prostu puste. Archeolodzy zakończyli już pracę w tym miejscu. Beczki zostaną teraz poddane konserwacji, po czym trafią do Muzeum Ziemi Kościerskiej.